Witam serdecznie, nazywam się Marek Będowski i zapraszam do kolejnej sesji wideo w Creative Summer. Dzisiaj zajmujemy się Adobe Audition i dostosuję ścieżki do nowych nagrań, właśnie jeżeli chodzi o długość nagrań. Tu mam takie nagranie. Może zrobię je głośniejsze. Oto usługa Creative Cloud firmy Adobe. Co się za tym kryje? I chcę to nagranie jeszcze raz nagrać. Sam i dopasować właśnie to do długości tego już nagrania z wideo. Więc naciskam tutaj na Record. I nagrywam. To usługa Creative Cloud firmy Adobe. Co się za tym kryje? Jak to teraz dopasować? To usługa Creative Cloud firmy Adobe. Co się za tym kryje? By to dopasować, wybieram obydwie ścieżki i prawą myszką wybieram opcję Automatic Speech Alignment. Adobe Audition pokazuje mi parę opcji, które mogę właśnie tutaj użyć, by dopasować nagrania. I wybieram i właśnie dodaję nową ścieżkę, gdzie to pasowało właśnie to nagranie. Tutaj na dole widzimy oryginalne nagranie, tu u góry widzimy nagranie, które zostało dopasowane. I w tym momencie Audition dopasowało właśnie tą ścieżkę do naszej ścieżki oryginalnej. Także tak możemy ratować nagrania, które były źle nagrane kiedyś lub które chcemy sami sobie dodatkowo domontować. Inną opcją, która jest bardzo często używana właśnie w montażu czy przy miksowaniu różnych dźwięków, to jest Multitrack i tutaj opcja Radio Voice Over with Music Ducking. To znaczy, mamy muzykę oraz mamy nagrania dźwiękowe. I chcemy to tak jakby automatycznie zmieszać, dodać te dwa nagrania, żeby Audition automatycznie wyciszyło muzykę, gdy słyszymy jakiś tekst. Stworzyłem sobie nowy multitrack. Dodam może to audio, które już znamy z innych nagrań. To jest ten voice-over, co już znamy. Może dodam sobie jeszcze muzykę z innej animacji. Nowa wersja audio, to będzie nasza muzyka. I teraz, nie chcę, żeby to było za głośno, i teraz. I teraz słyszymy, że muzyka w tym momencie, gdy słychać kogoś, kto mówi, zostaje ściszona i lepiej i dokładniej go można usłyszeć. Jak teraz nastawić właśnie tą opcję, ponieważ ta muzyka jest jeszcze trochę za głośna, dlatego mogę w tym momencie przejść tutaj do miksera i nastawić tą opcję tak, by muzyka była jeszcze bardziej ściszana. Lub w innym momencie na przykład. Także widzimy, Audition dopasowuje właśnie obydwie ścieżki, steruje właśnie ścieżkę muzyki ścieżką voice-over i w tym momencie mamy wszystko automatycznie tworzone, możemy dodawać sobie różne ścieżki różnych autorów do naszego projektu i eksportować to na przykład funkcją Multitrack eksportu Adobe Premiere Pro. Dziękuję serdecznie.